Witam Państwa na kolejnym spotkaniu Śląskiej Kawiarni Naukowej. Przyszedł kwiecień, zmiana czasu, więc jest jasno. Tak trochę mało kawiarnianie. A dzisiaj porozmawiamy o sporcie. Sport to zdrowie. Zastanawiam się, czy sport to zdrowie. Dla mnie jedynym bezpiecznym, naprawdę bezpiecznym sportem są szachy. Choć podobno i tu się kontuzje zdarzają. Widziałem nawet na YouTubie jest taki filmik, jak szachista chyba przegrał, bo tak się zdenerwował, uderzył głową w blat. I myślę, że jakiejś kontuzji doznał. Ale dzisiaj chyba o szachach nie będziemy tak mocno rozmawiać. O innych sportach, takich bardziej kojarzących się ze sportem właśnie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są dr Anna Stolecka-Warzecha z Zakładu Fizjologii Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Zapraszam. I dr Jakub Hycki z Katedry Teorii i Praktyki Sportu, także Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Zapraszam. A ja nazywam się Tomasz Rożek. Miło mi Państwa widzieć, miło Was, mi Państwa witać. Zanim zaczniemy, jeszcze chcę podziękować trzem instytucjom. Oczywiście Urzędowi Miasta Katowice, gdyby nie wsparcie Urzędu, te spotkania nie mogłyby się odbywać. Uniwersytetowi Śląskiemu i oczywiście właścicielom tego miejsca, czyli właścicielom klubu Oko Miasta. Chciałem Was zapytać o sport i o zdrowie, bo mówi się sport to zdrowie, a ja czasami się zastanawiam, gdzieś tam słuchając, czytając o różnych kontuzjach głównie. Czy to rzeczywiście jest tak, że każdy sport to jest zdrowie? Wydaje mi się, że musielibyśmy wytłumaczyć trochę pojęć. No bo sport. Sport możemy utożsamiać rzeczywiście z maksymalizacją wyniku i wtedy mówimy o sporcie wyczynowym, ale możemy mówić również o sporcie w wymiarze rekreacyjnym, sporcie amatorskim, takim, który my uprawiamy, czy rekreacji fizycznej, treningu prozdrowotnemu, któremu poddajemy się my jako jeszcze osoby młode, ale również i starsze osoby w ramach jakichś właśnie działań prewencyjnych. Drodzy Państwo, czy sport jest zdrowy? Sport wyczynowy rzadko kiedy bywa zdrowy, ale to wynika w związku z pewnymi zależnościami. Ja bym, drodzy Państwo, odniósł się do takiego pewnego obrazowania. Wyobraźmy sobie, że nasz organizm, nawet nie musimy sobie wyobrażać, bo tak faktycznie jest, to bardzo sprawna biomaszyna, która składa się ze sprawnie współdziałających ze sobą podzespołów. Czyli wyobraźmy sobie, że układ pokarmowy i układ oddechowy to to magazyn energetyczny, niech to będzie nasze paliwo. Układ krwionośny niech będzie tym systemem doprowadzającym paliwo. Niech aparat ruchu, mięśnie, stawy, kości staną się takim układem napędowym, proszę Państwa. I ten mechanizm, jego niezwykłość polega na tym, że ma on bardzo duży potencjał samodoskonalenia się pod wpływem różnych czynników. W wymiarze ewolucyjnym mamy właśnie do czynienia z takimi przystosowaniami, a w ciągu naszego życia pod wpływem pewnych czynników możemy te mechanizmy wpływać na udoskonalenie tych mechanizmów. Jednym z tych czynników, który może to wywoływać, jest właśnie wysiłek fizyczny. I to od nas zależy, czy nawet porównując z Państwa do samochodu, czy my będziemy tym Ferrari, czy my będziemy Fiatem 126P, czy będziemy mieli napęd na 4 koła, czy będziemy mieli napęd na 2 koła. To od nas zależy. Wszystko zależne jest właśnie od tego, jakim przystosowaniom, jakie wymusimy potrzeby naszego organizmu. No i w sporcie wyczynowym te potrzeby są skrajne, prawda? Ale też konsekwencje, które się z tym wiążą, są ogromne. Bardzo często związane z ubytkiem zdrowia. W wypadku sportu amatorskiego, w wypadku rekreacji ruchowej, takiego zagrożenia de facto nie ma. Jest one bardzo ograniczone. No i też trzeba wspomnieć o tym, że my nie zawsze w sposób świadomy i zdrowy podchodzimy do tego wysiłku fizycznego. Uprawiamy wiele dyscyplin sportu bez uprzedniego, odpowiedniego przygotowania, czy to motorycznego, czy chociażby żywieniowego. Ostatnio bardzo modne stało się bieganie. Dostępnych jest szereg maratonów, półmaratonów i porywamy się na to po prostu bez jakiegokolwiek przemyślenia.
ani podejść z podejściem, mówię, żywieniowym, przygotowaniem się do tego wysiłku fizycznego, stąd później biorą się kontuzje i ten sport wówczas może nie być zdrowy. Natomiast jeśli robimy to świadomie, z pewnym umiarem, z pewnym podejściem właściwym, no to myślę, że jak najbardziej będzie to wysiłek prozdrowotny i taki w tej rekreacyjnym zakresie. Czy sport to jest po prostu jeden z wielu rodzajów, nie wiem, z wielu sposobów na życie, to jak, nie wiem, sposobem na życie może być wędkarstwo, malowanie, czy nie wiem, czy powiedzmy rzeźba i po prostu nie ma lepszych, nie ma gorszych, są różne. Czy sport to jest coś takiego, co każdy z nas powinien uprawiać, żeby, nie wiem, żeby źle nie skończyć? No bo to teraz mówiliśmy o tym sporcie. To znaczy, istnieje wiele naukowych dowodów na to, że wysiłek fizyczny w odpowiedniej intensywności może być przynieść nam działanie protekcyjne i dla układu krążenia, oddychania, jest czynnikiem zapobiegającym również wielu chorobom cywilizacyjnym, tak, metabolicznym, tak jak cukrzyca, otyłość, z którą później się wiążą te choroby metaboliczne. Stąd powinien nam towarzyszyć tak naprawdę w życiu codziennym i powinien stać się może naszym życiem, sposobem na życie również, jak będzie również miał wpływ na naszą psychikę, na to, jak żyjemy w społeczeństwie. Także moim zdaniem, no, każdemu z nas powinien towarzyszyć i powinien od w zasadzie pierwszych chwil naszego życia być naszym nieodzownym towarzyszem. Ale powiedziałaś, że w odpowiednich ilościach, to czy jak te ilości, jak ten umiar znaleźć? Myślę, że tutaj należałoby, chociaż mówić na tym spotkaniu dzisiaj, jeśli ktoś nie ma pojęcia o tym, ile tej aktywności uprawiać powinien, ale istnieje szereg, czy to podręczników, czy programów popularno-naukowych, gdzie można, jeśli nie mamy takowej wiedzy, po prostu sobie te informacje zdobyć. Co znaczy rekreacja? Oczywiście dla każdego z nas, każdy z nas posiada inne predyspozycje genetyczne do uprawiania chociażby danych dyscyplin sportu. Tak jak my tutaj z Tobą podzieliliśmy się o bardziej sporty wytrzymałościowe, chociaż ja tutaj bym z nim polemizowała, gdyż te dyscypliny, które ja uprawiam, również wymagają swoistego rodzaju wytrzymałości i kondycji. Natomiast no, każdy z nas musi się do tego odpowiednio przygotować w odpowiednim zakresie, no, na pewno bez nadmiernego zmęczenia. Tutaj to zmęczenie jest takim naturalnym czynnikiem zabezpieczającym nasz organizm i ono jest czynnikiem pozytywnym, wbrew temu, co potocznie się myśli. Natomiast ta intensywność oczywiście na początku powinna być mniejsza, a później większa. To wszystko jest też uzależnione i wiąże się ze specyfikacją danej dyscypliny sportu. No, jesteśmy faktycznie ewolucyjnie znowu przystosowani do tego, by być aktywnymi. W wymiarze ewolucyjnym przez miliony lat jednak polowaliśmy, przystosowaliśmy pewne mechanizmy obronne właśnie, jak zmęczenie, jak świetną tolerancję na okresy, których jakby nie mamy tego pokarmu, czyli głodówki są wpisane w naszą naturę, a my w tej chwili obecnie niestety wyrzekamy się, czy ta aktywność jeszcze została w jakiś sposób wyparta. No i stąd właśnie konsekwencje związane z chorobami cywilizacyjnymi, zaburzeniami metabolicznymi, no, szeregiem tych niekorzystnych następstw, które no, w wyniku niebycia aktywnym niestety na co dzień doświadczamy. No i tak jak zasugerowała koleżanka, mamy konkretne wskazania. Teoria sportu czy Światowa Organizacja Zdrowia daje nam konkretne wskazania, zasady, względem których powinniśmy się kierować. Niech to będzie nawet dla osób powyżej 50 roku życia. Prosta zasada, 3 razy w tygodniu wysiłki 45-minutowe w ramach intensywności 220 minus wiek i z tego 80% w ramach tętna, prawda? Już mamy konkretne wskazanie do bycia aktywnym. Do jeszcze raz, jeszcze raz. 220 to jest co? 220 to jest parametr, to jest liczba. Okay. Od tym jakby odejmujemy wiek. Okay. Tak? I wyliczamy i co? 80%. I na takim tętnie, jako podstawowym wskaźnika określającego intensywność, powinniśmy ćwiczyć 3 razy w tygodniu, prawda? To jest konkretne wskazanie. To, czy ono jest wystarczające, no to już jest, może podlegać dyskusji, ale takie wskazania względem jakby społeczeństwa są, takie sygnały są wysyłane. Takim prostszym do zapamiętania, taką prostszą regułą dla tych, powiedzmy, już nie trenujących, można powiedzieć 3 razy 30 razy 130. To już jest matematyka, myślę, łatwiejsza, 3 razy w tygodniu, przynajmniej po 30 minut i w tętnie mieszczącym się około 130 uderzeń na minutę. To ten
moment, no, możemy sobie sami zmierzyć, to nie jest nic trudnego. No, każdy z nas, myślę, w bardzo prosty, palpacyjny sposób jest w stanie sobie to zweryfikować. I to tętno wyznacza nam intensywność wysiłku. Jeśli przekraczamy, jeśli ono będzie oscylowało gdzieś koło 160, to znaczy, że wysiłek dla nas jest już zbyt intensywny. Natomiast jeśli będzie na poziomie 100, to znaczy, że nie przyniesie zamierzonych metabolicznych efektów. Jak wspominałeś o tej ewolucji, to sobie zapisałem mamuty, bo mi się skojarzyło, że z tymi mamutami musieliśmy gonić i żeby coś tam znaleźć do jedzenia. Natomiast gonienie za mamutem czy uciekanie przed tygrysem szablozębnym, to jest trenowanie dosyć wąskiej partii wszystkich naszych mięśni. Zastanawiam się, czy w sporcie takim rekreacyjnym, o takim sporcie, o którym ty mówiłaś, że jest mnóstwo dowodów na to, że jest dobry dla nas, czy chodzi o to, żeby, nie wiem, żeby tą krew ruszyć, żeby ona po prostu szybciej krążyła, czy chodzi o to, żeby maksymalnie dużo mięśni ćwiczyć, czyli nie tylko bieganie, ale też no właśnie jakieś tam inne sporty, jakieś skoki, jakieś pływanie, o co w tym chodzi? Chyba go sobie wyłączyłam. Myślę, że to jest aspekt wielonarządowy i rzeczywiście takim, powiedzmy, sportem rekreacyjnym chodzi tutaj głównie nam o zaangażowanie układu krążenia i oddychania, poprawienia tej wydolności krążeniowo-oddechowej, a w aspekcie zapobiegania chorób metabolicznych o to, aby wysiłek angażował nam kwasy tłuszczowe jako substrat energetyczny, stąd jakby zapobiegamy odkładaniu się w prostym ujęciu tych złogów lipidowych w naszych naczyniach krwionośnych. Kwasy tłuszczowe, czyli tłuszcz po prostu? Kwasy tłuszczowe, czyli tłuszcz, one się znajdują w naszej tkance podskórnej. Tam mamy komórki, adipocyty, które magazynują nam te wszystkie tłuszcze. Oczywiście rodzimy się już z genetycznie zaprogramowaną ilością tych komórek. Natomiast w toku naszego mniej bądź bardziej osiadłego trybu życia my sobie sami objętość tych komórek zwiększamy bądź zmniejszamy. Natomiast wysiłek, ten wysiłek trwający przynajmniej 30 minut, o którym mówiliśmy, będzie na pewno wykorzystywał te wolne kwasy tłuszczowe jako substrat, jako energię, jako paliwo, o którym chyba mówił na początku, do pracy mięśni. Także na pewno ten aspekt taki no, protekcyjny, ale tutaj wysiłek fizyczny wpływa na cały organizm. To nie jest tak, że idąc pobiegać, my tylko angażujemy mięśnie. Nie można wyizolować jednego układu jako układu bardziej zaangażowanego w wysiłek fizyczny. To jest szereg reakcji kaskadowych, wzajemnie się i po sobie następujących. To jest układ hormonalny, to jest układ krwionośny, układ oddechowy, układ pokarmowy. To jest w zasadzie cały organizm. No, można by tak wymieniać poszczególne układy, natomiast mówiąc globalnie, cały organizm w ten wysiłek jest zaangażowany. Podzespoły muszą ze sobą współgrać, ale nawiązując do tego gonienia mamutów, no wbrew pozorom, duch to jest to bardzo przestrzenny i bardzo intensywny wysiłek, no bo nie tylko, że ma wymiar rzeczywiście wysiłku tlenowego, no tutaj pewnie te normy co do tętna nie były spełnione, bo dodatkowo towarzyszył temu duży stres, dodatkowo pewnie nieraz trzeba było chwycić za kamień i uwszechstronnić ten wysiłek tlenowy również pewnymi takimi akcentami beztlenowymi. Szczególnie jak mamut gonił nas. Szczególnie tak, jeszcze musieliśmy go powstrzymać przed tą gonitwą. Niemniej faktycznie, no, układy działają są oczywiście w złożonych sprzężeniach, ale znowu miejmy świadomość tego, że ten mechanizm samoreguluje się. Czyli, proszę Państwa, w zależności od tych czynników stresogennych, jakimi nasz organizm będzie poddawany. Wysiłek fizyczny możemy za taki czynnik stresogenny uznać. I w zależności od tego, czy będziemy mieli do czynienia ze sportem wyczynowym, ten stres będzie większy, w wypadku sportu rekreacyjnego będzie on stosunkowo niski i z tym wiążą się wszelkie korzyści, które będą z tego wysiłku wypływać. Prawda? Ten zbyt duży czynnik stosowany może wywoływać takie przystosowanie, adaptacje niekorzystne na różnym poziomie, na poziomie reakcji fizjologicznej, na poziomie zmian morfologicznych, na poziomie zmian morfostrukturalnych, czyli na przykład pod wpływem wysiłku tlenowego zwiększy się krążenie centralne i obwodowe. I to jest objaw jak najbardziej korzystny. Gdy ten czynnik będzie narastał systematycznie, na przykład w jakimś tam procesie szkolenia sportowego, to pod względem czynnościowym, proszę Państwa, w ciągu 26 tygodni wysiłek tlenowy jest w stanie zwiększyć wydajność mitochondriów, pompy energetycznych o 300%, a ich ilość o 400%.
no, dalsze się zagęszczenia tych mitochondriów. Konsekwencją może doprowadzić na przykład do niekorzystnych zmian związanych z przyrostem mięśnia sercowego. No, więc to są te adaptacje, których chcemy uniknąć, ale które są nieuniknione w sporcie wyczynowym. Stąd też w tym wypadku możemy mówić o sporcie jako zjawisku niebezpiecznym, czy wywołującym niebezpieczne zmiany, nieutożsamiane ze zdrowiem. No i nie zawsze wiemy też, jak wypoczywać odpowiednio po tym wysiłku fizycznym. Jakby dla nas wysiłek fizyczny to jest czynność, którą podejmujemy, a wypoczynek rozumiemy tylko jako wypoczynek bierny, jako to, że wieczorem kładziemy się do łóżka i śpimy. Natomiast regeneracja, odnowa biologiczna ma tutaj dużo szersze znaczenie. To jest cała regeneracja uszkodzonych włókien mięśniowych podczas wysiłku fizycznego, których to uszkodzenie jest z punktu widzenia budowania masy mięśniowej jak najbardziej korzystne. Natomiast no, nie zawsze podchodzimy w sposób racjonalny do odbudowania wszystkich tych stresorów, które podczas wysiłku u nas nastąpiły. Także... Ale teraz mówisz o sportowcach wyczynowych, czy też o... I wyczynowych, i rekreacyjnych. Każda aktywność fizyczna będzie powodowała szereg zmian, również na tym poziomie rekreacyjnym. To będą zmiany w postaci zaciągania długu tlenowego, odwodnienia, czyli utraty wraz z potem cennych metabolitów. To będzie niszczenie właśnie struktur białkowych. I tutaj poprzez odpowiednią regenerację i odnowę biologiczną i wypoczynek my po prostu wszystkie te zmiany musimy odbudować. Tutaj jeżeli po prostu niszczymy, tak jak tutaj z tym samochodem, no jak się nam zużywa paliwo, to paliwo musimy odbudować. W sposób świadomy powinniśmy podejść do tej regeneracji i właściwego, fachowego odpoczynku. I tu jest bardzo istotne, żeby wskazać na pewien problem. Gdy patrzymy na ten sport wyczynowy, nie możemy przyjmować wzorców, które w nim panują. To znaczy nie możemy rozpoczynać swojej zabawy bycia aktywnym, czy tego treningu rekreacyjnego od zbyt wysokiej poprzeczki, ponieważ sport poprzez tą adaptację wieloletnią wypracował sobie sprawne mechanizmy obrony, na przykład przed tymi uszkodzeniami. I zawodnik wysoko kwalifikowany w sporcie wyczynowym no, radzi sobie z nimi dużo sprawniej. A osoba rekreacyjna, która na przykład po 2-3 miesiącach próbuje sił w maratonie, niestety gdybyśmy oceniali taki wskaźnik bardzo reprezentatywny w ocenie tych spustoszeń, jak kinaza kreatynowa, to sięga ona na 30-40 tysięcy. I ta regeneracja jest wielodniowa w następstwie takiego wysiłku, prawda? Gdzie zawodnik wyczynowy w zasadzie po dwóch, nawet w ciągu doby cyklu okołodobowego jest w stanie dojść do równowagi i zregenerować się po tak ciężkim wyzwaniu. I to nie jest tak, że ktoś, kto nie trenuje, nie jest w stanie tego maratonu czy półmaratonu przebiec, bo mobilizując wszystkie siły swoje, jesteśmy w stanie dokonać tego wysiłku, natomiast spustoszenie, jakie rzeczywiście ten wysiłek w nas zdziała bez uprzedniego przygotowania do niego, no może mieć konsekwencje tygodniowe czy nawet miesięczne, jeśli nie później na całe życie, bo tutaj są wszystkie struktury, które nie są zaadaptowane do tego wysiłku. Tak jak Kuba mówił, no to jest proces przygotowywania powolny adaptacji do przeciążeń, to jest zaadaptowanie układu kostno-stawowego, układu krążenia, oddychania, układu hormonalnego do takich dużych przeciążeń. Natomiast no, jest moda na bieganie i jeszcze jeden fakt, my biegamy zazwyczaj, robi się cieplej, dochodzimy, biegamy w mieście po betonie, gdzie nie mając świadomości, jakie to są przeciążenia dla stawów, biegamy również w nieodpowiednim obuwiu. Wydaje nam się, że to obuwie nie ma znaczenia, że zwykłe trampki, które posiadamy, będą do tego odpowiednie. Nic bardziej mylnego, właściwy strój posiada swoje naukowe uzasadnienie, odpowiednia amortyzacja podeszwy. To wszystko naprawdę ma znaczenie. To nie jest tak, oczywiście, że musimy mieć buty z najwyższej półki. Natomiast chcąc uprawiać taką aktywność fizyczną, powinniśmy się do tego również merytorycznie w kwestii ubioru przygotować. Wspominałeś o tym, że po każdym wysiłku trzeba w odpowiedni sposób odpoczywać. Jeżeli ktoś uprawia sport rekreacyjnie, co to znaczy w odpowiedni sposób? Rozumiem, że położyć się na kanapie i wypić piwo to nie jest odpowiedni sposób. No nie jest. Musimy uzupełnić wszystkie zasoby zużytego paliwa, czyli w tym przypadku będą to węglowodany, no bo kwasów tłuszczowych, no choćbyśmy bardzo chcieli, raczej nam nie zabraknie, także nie ma możliwości wypalenia sobie w cudzysłowie wszystkich zgromadzonych przez nas zapasów tkanki tłuszczowej, bo niestety to nie jest tak dobrze.
Musimy uzupełnić również białka, czyli dieta tutaj po wysiłku fizycznym będzie ważnym aspektem odpoczynku również i regeneracji. Musimy uzupełnić sobie płyny, które podczas wysiłku fizycznego wraz z naszym potem zostały wydzielone, wraz z tym potem cenne elektrolity, które są potrzebne również do takich komórkowych reakcji, do przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, do jakby całej aktywności bioelektrycznej komórki i do tego, żeby te procesy w komórce zachodziły w sposób prawidłowy. Czyli to też jest forma wypoczynku. Ale również ten wypoczynek bierny, czyli czas, kiedy organizm może w sposób taki powolny się do tego jakby zaadoptować do kolejnego wysiłku. Jest to tak i to jest ideą jakby podnoszenia naszej wydolności, czy w ogóle budowania naszych zdolności motorycznych w każdym sporcie. Pewne zmiany zmęczeniowe są później w tym okresie regeneracji odbudowywane w nadmiarze. Czyli my posiadamy przez pewien czas więcej, można powiedzieć, siły i energii. Jest to fizjologicznie nazywane mechanizmem superkompensacji. Jeśli w tym momencie podejmujemy naszą aktywność fizyczną kolejną, to tą wydolność fizyczną sobie podnosimy. Natomiast musimy dać sobie odpowiedni czas. I ten czas też, jeśli jesteśmy amatorami, to nie możemy od razu trenować 7 dni w tygodniu, bo ja od jutra postanawiam, że będę sobie 7 dni w tygodniu biegać, ponieważ czas osoby niezaadoptowanej do wysiłku fizycznego na regenerację będzie dużo dłuższy niż osób, zawodników ekstraklasy koszykówki, którzy mają 2 treningi dziennie i trenują 6 dni w tygodniu. Też pamiętać musimy o tym nawadnianiu, o tej gospodarce elektrolitowej w trakcie trwania wysiłku. Samo poczucie, odczucie pragnienia to ubytek rzędu 1%. Przy 2% spadek wydolności jest już rzędu 15%. Przy większej ilości, przy większym procentowym odwodnieniu pojawiają się inne objawy niepożądane. Przy 3% jest to względem tej wydolności tlenowej spadek rzędu 35%, więc o to też musimy dbać szczególnie w trakcie trwania wysiłku, a z pewnością ten proces regeneracyjny, ten proces restytucji powysiłkowej będzie wtedy usprawniony i do takich deficytów gwałtownych, na przykład gospodarce elektrolitowej, nie doprowadzimy. Ja bym chciała jeszcze tutaj wtrącić jedną rzecz, bo ja tak się czuję swojego dydaktycznego obowiązku powiedzieć, bo ja wśród nas istnieje ciągle przekonanie, że po tym wysiłku fizycznym mamy zakwasy. I to jest w nas tak zakorzenione i oczywiście wiedza na całym świecie już dawno z tych zakwasów wyszła, ale w naszych podręcznikach jeszcze kształcimy młodzież. W podręczniku do biologii Matura 2014 miałam przyjemność, czy okazję, może wątpliwą przyjemność, ale okazję czytać, że w naszych mięśniach po wysiłku fizycznym kumuluje się kwas mlekowy. No my już pracując naukowo wiemy, że czegoś takiego nie ma. Ten kwas bardzo szybko dysocjuje do mleczanu i w zasadzie no, nie ma kwasu mlekowego. To, co nas boli, to, co Państwa boli po intensywnym wysiłku, kiedy wstajemy na drugi dzień, czy wręcz jeszcze po dłuższym okresie, to są po prostu uszkodzenia, które wskutek wysiłku fizycznego zaszły w naszych strukturach mięśniowych, w naszych białkach aktynowych i miozynowych, które wchodzą w skład włókien mięśniowych. Także nie ma czegoś takiego jak zakwasy i wstając rano cali obolani, no błędnie mówimy, mam zakwasy, lepiej byłoby powiedzieć, ale mam mikrouszkodzenia, a to jest już w ogóle tak. To źle brzmi. No źle brzmi, oczywiście, brzmi to wręcz śmiesznie, natomiast cały ten zespół zmian powysiłkowych jest określany zespołem opóźnionej bolesności mięśniowej. Brzmiałoby to jeszcze gorzej, gdybym wstała rano i powiedziała, że posiadam zespół opóźnionej bolesności mięśniowej. Jestem obolały. Więc jestem obolały, muszę się Państwu przyznać, że byłem totalnie obolały, kiedyś się umówiłem z... Kiedy grałem w szachy. Nie, właśnie nie, w szachy nie gram, intelektualnie nie dorastam. Natomiast jakiś czas temu miałem okazję skakać o tyczce z Anią Rogowską. I skoczyłem całe 2 metry, co było dla mnie po prostu jakimś totalnym... I rzeczywiście byłem całe mikrouszkodzenie, tak? Tak, tak, to już tak. Lepiej brzmi. Ale totalnie wszystko, po prostu aż się zdziwiłem, bo to, że ręce, to ja rozumiem, ale totalnie... Totalnie wszystko. A to był tylko wyraz niewytrenowania, ponieważ... Tak, nigdy wcześniej nie trenowałem spokojnie. Mod mobilizował całe ciało. Ta synchronizacja międzymięśniowa no, przebiegała zbyt intensywnie. Ona była w wyniku procesu treningowego, my ekonomizujemy ten ruch, tak więc skupiamy się na kilku wybranych grupach mięśniowych, które no, tą główną rolę w wykonaniu konkretnego aktu ruchowego pełnią. Więc im większa ekonomizacja, tym też większy poziom sportowy. Nie, na pewno nie było żadnej ekonomizacji. Na pewno
nie robiłem czego świadomie, skoro jestem totalnie dumny. Tak. Taka trenerka to był czynnik mobilizujący, adrenalina na pewno wydzieliła się w nadmiarze, a ona też może być przyczyną później tych nadmiernych zmian zmęczeniowych. Ale mówiliście o tych zakwasach, które nie są zakwasami. Ja zapisałem sobie coś takiego, pamiętam gdzieś tam chyba z WF-u, jak trener mówił, że jak mięśnie bolą, to dobrze. To znaczy, że to oznacza, że doszliśmy do jakiegoś takiego momentu, w którym osiągnęliśmy jakieś maksimum. To bardzo dobrze, jak boli, o kolejnego dnia nie wolno się tym zrażać, tylko po raz drugi. No to już nierozsądne. Obolałości są efektem treningu, czyli potwierdzeniem tego, że te uszkodzenia strukturalne nastąpiły. Ale niestety te uszkodzenia nie mogą następować liniowo. Żeby wykorzystać ten efekt superkompensacji, te obciążenia, jakiś tam cykl treningowy, też tam jak na przykład z treningiem tygodniowym, gdzie realizujemy 3-4 jednostki treningowe, czyli treningi, te obciążenia muszą być różne. Bo gdybyśmy rzeczywiście doprowadzali tych uszkodzeń systematycznie, trening po treningu, no to doprowadzilibyśmy do efektu niepożądanego, czyli do boli, to nie ćwiczyć. Czyli jak boli, to nie ćwiczyć. Oczywiście. Jak po biegu bolą nogi, to na drugi dzień musimy się zagenerować. Nie. Musimy jeszcze się wstrzymać, rzeczywiście dać się zaktywować tym procesom naprawczym. Wtedy, kiedy nie ma tych bolości, możemy podejmować kolejne wysiłki. Oczywiście przy różnych akcentach treningowych to bolości będą się w różny sposób utrzymywały. Też w sporcie zawodnicy dobrze interpretują, czego następstwem są te bolości. My to tak generalizujemy, ale są różne. Niemniej zasada jest taka, gdy występują, do kolejnego treningu nie podchodzimy. Okej, za chwilę Państwu oddaję głos, także proszę się zastanawiać nad pytaniami naszych ekspertów. Dostałem na Facebooku Kawiarki Naukowej 3 pytania z prośbą o zadanie ekspertom. W zasadzie na pytanie pierwsze już odpowiedzieliście, bo pytanie padło, czy to jest prawda, że wystarczy raz w tygodniu tak się mocno zmęczyć po prostu jakimś mega forsownym jakimś biegiem, skokami, czymkolwiek, tak żeby już człowiek leżał jak na płasko i później czy to wystarczy? No więc rozumiem, że nie. Pytanie drugie było takie. Pytanie kobiety. Czy jest sens, żeby uprawiać sport z taką myślą, że chce się odchudzić? Znaczy, częściowo pytanie, znaczy odpowiedź padła, no, że trzeba sobie kompensować, czy dostarczać to, co się spaliło, tak czy jak też, ale intensywność wysiłku to jedno, ale drugie czas trwania tego wysiłku. W pierwszej kolejności, jeśli podejmujemy aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności, ale intensywności jednostajnej, czyli niech to będzie nordic walking, niech to będzie pływanie, jazda na rowerze, przez pierwsze około 20-25 minut wykorzystujemy jako substrat energetyczny dla naszych mięśni węglowodany. Oczywiście we krwi znajdują się również inne składniki, takie jak kwasy tłuszczowe, ale powiedzmy w dużym uproszczeniu, że głównym substratem będą węglowodany. Dopiero po wykorzystaniu tych zasobów węglowodanowych kolejnym źródłem energii mogą stać się te kwasy tłuszczowe, które skrzętnie magazynujemy w naszej tkance podskórnej. No i tutaj istnieje jeszcze pewne uwarunkowanie, że intensywność tego wysiłku nie może być zbyt wysoka. Niektórym z nas wydaje się, że jeżeli minie już to regulaminowe, przepisowe 25 minut i ja w tym momencie zacznę spalać tkankę tłuszczową, no to ja sobie teraz dowalę na maksa, nie wiem, jadę na rowerze, to ja sobie po prostu przyspieszę albo na ten nordic walking wejdę na największą górę, którą widzę przed sobą. Natomiast niestety, jeśli intensywność wysiłku będzie zbyt wysoka, przestaną to być warunki tlenowe, a wolne kwasy tłuszczowe spalają się w mitochondriach, czyli tam, gdzie zachodzą wszystkie procesy tlenowe, żadna reakcja spalania bez obecności tlenu zajść nie może i proces beta-oksydacji w zbyt dużej intensywności po prostu nie zajdzie. Zatem jeśli już minie... Przepraszam, to z czego wtedy organizm bierze? No wtedy nawet możemy, że tak powiem, degradować swoje własne białka mięśniowe. Także chcąc zbudować masę mięśniową, zrobimy sobie wręcz odwrotnie i będziemy niszczyć swoje własne mięśnie. Jeszcze rezerwy oczywiście glikogenu posiadamy i w wątrobie, i w mięśniach. Natomiast jeśli chcemy spalać tkankę tłuszczową, to intensywność wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie musi być wysoka. To musi być intensywność umiarkowana, intensywność tlenowa. Natomiast czasami po 20-30 minutach wysiłku my jesteśmy już zmęczeni i kiedy chcemy już tak naprawdę ten wysiłek skończyć, to jest to moment, kiedy powinniśmy właśnie powiedzieć sobie start, teraz zaczynam spalać tkankę tłuszczową.
Natomiast no, powiedzmy, że pocieszający jest fakt, że w tym momencie nie muszę biec na łeb, na szyję i po prostu intensywność tego wysiłku nie musi być strasznie ogromna, wręcz przeciwnie, musi być umiarkowana. Tylko, że biegłem w jedną stronę i teraz muszę wrócić do domu. I z powrotem, tak? I z powrotem. Ale to są te mechanizmy, które są typowe dla takiego wysiłku ciągłego. Właśnie być może tutaj pani, tak? Zadała takie pytanie. Miała na myśli taką koncepcję treningu hiperintensywnego, high intensity interval training. Bardzo intensywny wysiłek krótkiego czasu, gdzie wykonujemy w zasadzie wysiłek w granicach 12-16 minut, w którym naprzemiennie realizujemy intensywność bardzo wysoką, skrajnie wysoką. Na poziomie byśmy mieli laboratoryjnie zmierzyć intensywność, bo na poziomie 120-130 follow max maksymalnego poboru tlenu i na poziomie submaksymalnym. To tak jakby taka roszada, taka kaskada. I wtedy możemy spalić tkankę tłuszczową, ale wykorzystujemy wtedy inne mechanizmy. Przede wszystkim te mechanizmy neuroendokrynne, które następują w następstwie tego wysiłku, czyli w czasie trwania tego wysiłku, pod wpływem znowu tego silnego czynnika stresogennego, który ten bodziec wywołuje, pobudzamy pętlę przysadkowo podskórzową do uwalniania hormonu wzrostu, a hormon wzrostu jest takim hormonem, który oddziaływuje bezpośrednio na adipozyty poprzez swoje własne receptory albo poprzez aminy katecholowe, też pewną grupę hormonów. I rzeczywiście to spalanie tkanki tłuszczowej jest możliwe, tylko nie w trakcie trwania wysiłku, ponieważ ta substratyfikacja energetyczna w trakcie trwania nie będzie przebiegała. Znaczy, ale to będzie następowało po treningu, czyli po takim intensywnym wysiłku 12-15-minutowym spalimy tkankę tłuszczową również, nawet być może w większym stopniu niż w czasie takiej ciągłej sesji. Ale w następstwie 30-40-minutowych po zakończenia, rozpoczynamy takiego wysiłku i w następstwie piku, który nastąpi nawet 24 godziny po tym stresie. Ale miejmy świadomość tego, że do takich wysiłków mogą być stosowane tylko osoby, które mają jakiś staż treningowy i są na odpowiednim poziomie wytrenowania. To chciałem zapytać, bo to brzmi tak skomplikowanie. Zastanawiam się, czy to można robić tak samemu sobie, czy tego nie powinno się robić. Z pełnym treningowym doświadczeniem i świetnie byłoby, gdyby rzeczywiście od początku do końca, do końca ten trening prowadzony był przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną. W takiej typowej rekreacji raczej bardziej właściwym będzie to podejście tego przedłużonego wysiłku aerobowego na poziomie 60% VO2 max, no i wykorzystania tych wolnych kwasów tłuszczowych w procesie tlenowej beta-oksydacji. Także tutaj raczej ten wysiłek taki przedłużony. I to dlatego to rodzi w tej chwili pewne zagrożenie, prawda? Bo my żyjąc w takim trendzie perfekcjonizmu, spełnienia zawodowego, spełnienia co do wymagań właśnie ciała, czyli te komponenty masy skłonu ciała są bardzo istotne dla naszego społeczeństwa. I szczególnie wymiar zdrowotny, wymiar estetyczny. I ludzie chcą pójść na skróty. Mamy ogólny dostęp do internetu, dosyć powszechny dostęp do wiedzy, tak więc możemy weryfikować. Chcemy osiągnąć konkretny cel. Chcemy spalić tkankę tłuszczową. Zastanawiamy się, którą drogę wybrać. Czy wybrać drogę treningu, który będzie trwał godzinę? Nie mamy tyle czasu. Chcemy podjąć wyzwanie, spróbować metody treningowej, która może okazać się efektywniejsza w wymiarze 30 minut. I podejmujemy to ryzyko. I konsekwencje bardzo często są poważne w związku z utratą zdrowia. I trzecie pytanie dotyczyło dzieci. Też troszeczkę o tym mówiliśmy. Wspominałaś o tym, że w zasadzie od małego mamy do czynienia z jakimś rodzajem aktywności. Rzeczywiście dziecko się sporo namęczy, próbując na przykład chodzić. Natomiast wiem, że niektórych sportów dzieci nie powinny uprawiać do któregoś tam momentu, póki nie przestaną rosnąć. Przynajmniej tak się zawsze mówi o na przykład, nie wiem, podnoszenia ciężarów. No tak, podnoszenie ciężarów przed zakończeniem wszystkich procesów wzrostowych może doprowadzić do zahamowania tego wzrostu, wręcz poszerzenia nasady kości, co może mieć później konsekwencje również takiej kostno-stawowej w przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to no, mamy takie specyficzne okresy sensytywne do uprawiania danej dyscypliny sportu. Osoby, które zajmują się pozyskiwaniem zawodników, no, wiedzą, w którym okresie życia, gdzie należy się zjawić i poszukać dzieci o określonej sprawności motorycznej. Natomiast dla nas taka wskazówka dla rodziców, że no, to my zakrzewiamy ten sportowy duch i to, że ten sport towarzyszy nam codziennie właśnie w naszych dzieciach. One same zapewne po to nie sięgną. To my jesteśmy propagatorami tego sportu, to my zabieramy ich na basen, na rower, na rolki.
No i wpajając taki duch sportowy, te dzieci później chętniej same sięgają, stają się czynnie uczestniczą w tym życiu sportowym i niejednokrotnie trafiają z własnej nieprzymuszonej woli do klubu sportowego, gdzie później pod okiem już doświadczonych trenerów te specyficzne zdolności motoryczne w tym okresie ich sensytywnym są kształtowane. No rzeczywiście, wysiłek fizyczny dla dzieci jest tak naprawdę naturalną potrzebą. W systemie szkolenia sportowego funkcjonują dwa systemy. System właśnie progresywny i intensywny szkolenia sportowego. My promujemy naukowo system progresywny, czyli taki, który idzie w zgodzie z rozwojem biologicznym dziecka. Te okresy sensytywne rzeczywiście są tutaj strategiczne dla rozwoju pewnych zdolności. W wieku 4-5 lat będzie to koordynacja, będą to wczesne kształtowanie parametrów szybkości. Ta siła oczywiście będzie przesunięta na okres dojrzewania, że to bardzo często to się synchronizuje z aktywnością właśnie tą hormonalną, czyli z naszym rozwojem osobniczym, czy rozwojem osobniczym dzieci. Tych okresów nie można tłumić, tych okresów nie można zaburzać, ale też z Państwa miejmy świadomość tego, że nie można poddawać wąskiej specjalizacji szkolenia sportowego dzieci przed 15-16 rokiem życia. Statystyki są takie, że z 35 tysięcy dzieci podlegających szkoleniu sportowemu, tu mamy dane z Rosji, 42 będzie rywalizowało na poziomie mistrzostwa sportowego. W Niemczech z 20 tysięcy dzieci 4 będzie na podium na poziomie mistrzostw świata. Więc ten odsetek jest bardzo mały. Aktywność fizyczna, sport dzieci, który podlega bardzo szczególnej specyfice, powinien być właśnie zabawą i takim wdrażaniem do aktywnej rekreacji przez całą resztę, a nie powinniśmy skupiać się tutaj od początku na wąskiej specjalizacji i na sportowym szkoleniu. No i tutaj też istnieje pewna moda na dany sport, prawda? Jeśli jesteśmy dobrzy w jakiejś dyscyplinie sportu, w skokach narciarskich chociażby, no to teraz szereg młodych ludzi właśnie nie do końca przygotowanych motorycznie do tego chce trenować skoki narciarskie. Także na to też trzeba zwrócić uwagę, no żeby nie podlegać do końca tej modzie. No i u dzieci, tak jak Kuba powiedział, raczej budujemy tą wydolność ogólną niż te zdolności specyficzne. Do tego 15 roku życia raczej skupiamy się na tych, powiedzmy, ogólnorozwojowej kondycji, na tym ogólnym przygotowaniu motorycznym, które będzie bazą pod specyfikację dla danej innej dyscypliny sportu. Koordynacja, to jest fundament, prawda? W większości dyscyplin technicznych ten fundament koordynacyjny tworzony jest z tego u podstaw, czyli w najwcześniejszym okresie też początkowo i zatrważający w większości poprzez zabawę. A potem przyjdzie czas na rozwijanie tej siły, wydolności, tych wszystkich wypadkowych, specyficznych już zdolności kondycyjnych. I każda dyscyplina sportu też ma swoje jakby te dolne granice, od której zaczynamy, tak? Dla narciarstwa będzie to wiek 3-4 lat, natomiast jeśli chodzi o snowboard, to dzieci muszą być starsze. Także każda dyscyplina sportu posiada swoje dolne granice, od których możemy zacząć to dziecko bawić tym sportem, bo to rzeczywiście nie jest rywalizacja, to nie jest sport na poziomie wyczynowym, to jest raczej zabawa, to są ćwiczenia koordynacyjne, to samo w windsurfingu, są to zabawy z deską, które mają przyzwyczaić, zaadoptować dziecko później do dalszego podnoszenia kwalifikacji w tym aspekcie. A jeżeli już sport, to im później nastąpi specjalizacja, tym większe prawdopodobieństwo, że wynik na poziomie mistrzowskim będzie osiągany. Oczywiście wiemy, że on zależy od szeregu innych czynników i w ponad 60% determinowany jest jednak przez tą naszą genetykę, nie przez proces szkolenia sportowego, nie przez trening sportowy, ale im później specjalizacja nastąpi, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ten wynik będzie osiągnięty, czyli niwelujemy zagrożenie wypalenia treningowego. Więc też te dzieci oszczędzajmy